Cześć Boże, z wieczora, panie Mariuszu. Witam. Co tam słychać? Co tam zrobi o takiej późnej godzinie? Ja o takiej porze szukam, jak to była barka, wiesz, z nowych serc. Tak, proszę księdza. Słucham? Życzę panu, żeby księdzu, żeby ksiądz na serce. Na ile serce? Co to jakiś robaczek, chyba szatan? No, słucham? No, bo do Finlandu księdza pytanie. Proszę pytać... O grzechu. O grzechu, wjazno wiele grzechów. Tak? Z każdego da się wyspowiadać. Mówić co? Mówić to, proszę mówić otwarcie. No ja to ksiądz mam pytanie. A co ja mam powiedzieć? Gdzie się spowiadają i zawsze mogą liczyć na rozgrzeszenie z mojej ręki. Tak, ale cześć osoba. A czy ksiądz może przekazać? Muszę dotknąć. Naprawdę bardzo proste. Piekłem przed chwilą siusiaki. Bardzo śmieszne. Ksiądz to ma poczucie humoru. Ja to mam poczucie, wiem, pamiętam jak w szkole w zerówce, w pierwszej klasie, potem na koledżu, potem tam jak byłem auta. Dobra, pamiętam. Ja teraz poważnie. Proszę księdza, z tych grzechów. Grzechu, no bo widzę księdza, przed chwilą się bawiłem z pewnym panem. Jezus Maria! No, czy to jest zgodny grzech? Czy to jest grzech? Czy to jest złe? I rzekł Jezus, czyń dobro! No, to jest złe? No jak, to nie widzisz ukrytego sensu? No nie! Jezus Maria, i to jest. Czemu ksiądz się tarzał po imię? Czemu się tarzał? Chciałem się wyzbyć z grzechu. Ale... ja cię rozgryzę, jesteś antychrystem. Chodź tu, broń się. Czekam na ten dzień. Jesteś Armagedon. Wiedział, że dożyje tego, że ten kretyn jest antychrystem. Armagedon. Ja kapłan go dożyłem. Zawoł! Zawsze uważałem tego kopniętego księdza za nienormalnego człowieka. Okolicy w Irlandii to było do dupy. Co oglądasz? 55. Józek, wiesz, spotkałem księdza Alberta, ale taki gnój, tak aż czuję z tego księdza. Zaczął tarać się po ziemi, chciał mnie zabić. A czemu chciał cię zabić? A no wiesz, no bo byłem u pani pewnej, u pani Magdaleny, no mam nadzieję, że też tam pójdziesz. Mhm, stary! Dobrze, dobrze! To, o co chodziło, jakiś Armagedon? No kurwa, wiem, ten ksiądz no, zaczął pierdolić o jakichś pierdołach, kurwa. No i on no, powiedział mi, że jak ja się ktoś normalnie cyka z kimś, no to Armagedon. Armagedon! Jezus, ach ci ludzie w dzisiejszych czasach. A szkoda mi go, bo to był dobry ksiądz, ale... Ksiądz? Klecha, no ale no, miał bardzo głęboką wiarę, co prawda. Józef, gdzie cię wywiało? Nadeszła pora. Józef! Nadeszła pora służenia księdzu Albertowi.
Józef? On przewidział, kiedy będzie Armagedon. I on wie, że wszyscy heretycy, dziwkarze, muszą zginąć! Nie śmiej się! Patrz mi w oczy! Teraz gin! Zapłaciemy światem! Nie wyrywaj się. Będzie Armagedon. Będzie. Siedź tutaj. Nie! Bóg widzi ich czyny.